Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, moi drodzy. Kiedyś w końcu do tego musiało dojść. Jak wiecie, po zawodzie, który przeżyłem w Wiedźminie, poszukuję jakiejś karcianki takiej, którą, w którą można by było sobie czasami zagrać, bez żadnego spinonia i przede wszystkim, żeby grało się fajnie. Dzisiaj gra legenda. Jeżeli widzicie to logo tutaj, no to już wiadomo o co chodzi. Przede wszystkim... Magic kojarzy się nam z grą normalną, taką fizyczną, powiedziałbym, ludzie się spotykają, grają. Ogromne pieniądze można wydać na karty po prostu nie, niesamowite. Gra, którą dzisiaj wam zaprezentuję, to Magic Duels. Jeden z widzów zresztą zaproponował w, pod poprzednim filmem. Tam ta gra się nazywała Skyrim chyba? Czy The Elder Scrolls scroll Online, czy coś takiego, kurka, już nie pamiętam. No i dalej, dalej poszukuję. Tuż po Elder Scrolls kupiłem sobie Magic 2015. A teraz zainstalowałem darmowy Magic Duels, który jest, okazuje się nowszy od tego Magica 2015. Pewna rzecz mnie wnerwia, mianowicie. Yy, Firma, która to produkuje, czyli Wizards, to się nazywa the, Of the Coast chyba? Ym, nie wiem, co roku czy co dwa lata wypuszcza nową grę, a co, co ze starą się dzieje? Ym, kompletnie tego nie rozumiem. Dlaczego nie jest rozwijana jedna gra, tylko wypuszczana jest następna? Zero, ym, zero zrozumienia, nie wiem. <laughs> może, może jakiś spec niech mi to wytłumaczy. Bo już okazuje się, że ta Magic Duel, którą teraz kupiłem, kupiłem, przepraszam, którą za, która jest za darmo, już będzie trochę przestarzała, bo przymierzają się do. Jak to się będzie nazywało? Magic Online chyba, czy coś? Czyli kolejna wersja. Kurczę, już zrezygnowali z numerków, bo jak sobie popatrzyłem, to było Magic 2014-2015, teraz jest to bez numerka. Słuchajcie, o co chodzi? Przede wszystkim ogromna baza kart, bardzo fajne arty. Dość powiedzieć, że w tej wersji, którą tutaj mam zainstalowaną, jest kart ponad 1300. Podczas gdy na przykład w takim Wiedźminie jest chyba 500 czy 600, to już teraz to nie pamiętam, szczerze mówiąc. No i co? Karty są lepiej prezentowane niż w tym Skyrimie. Jedna tylko rzecz, wygląd tej gry jest bardziej ascetyczny. Znaczy nie ma takich bajerów i przede wszystkim wygląd, no... Może trącić myszką dla niektórych, mi się tam podoba, zaraz Wam pokażę wszystko o co chodzi. Niesamowity samouczek, na początku każda właściwie akcja jest omawiana. Jeżeli tylko dostajecie nową kartę, która ma taką zdolność, jakiej do tej pory nie widzieliście, to dostajecie mini misję, gdzie gracie przeciwko komputerowi i... Musicie wykorzystać tą, tą umiejętność. Także super sprawa, jest to tutaj później. Zaraz wam pokażę. How to play, tu są rzeczy bazowe: the basics. Można tutaj widać, jak jest ptaszek, to znaczy, że ja już to przeszedłem. I zobaczcie, tu jest pięć takich chyba misji. Uczymy się normalnie o wszystkim. Oczywiście ogromna wada gra jest po angielsku. Powiem Wam szczerze, że tutaj taka podstawowa znajomość angielskiego to tak nie za bardzo. Trochę trzeba chyba w karciankach siedzieć, bo ze zrozumieniem niektórych rzeczy mam problemy. I trzeba powiedzieć sobie, że gra jest dosyć skomplikowana. Tych różnych zdolności potworów, zagrywek jest naprawdę dużo. No nawet nie ma co porównywać tam z takim czy czy. czy czy Wiedźminem. Dobra, tu mamy 5. Zobaczcie. Tutaj mamy awans i tutaj jest tego chyba 30 około misji. O, tego jeszcze nie przechodziłem. Nie można tego... Nie wiem, czy to mogę kliknąć. Hmm. O dziwo mogę. O dziwo mogę to przejść w ten sposób. Ostatnio Ostatnio nie mogłem, to jest taki robot. Gramy przeciwko niby robotowi. Halak 1 kontra Tom. Stół wygląda tak. I oczywiście dostajemy jakieś tam. Nie wiem dlaczego tutaj nikt nic nie mówi. Może dlatego, że muzykę wyłączyłem. Zaraz, zaraz. Tutaj może setting audio. E, no, i pokazuje nam konkretne rzeczy, jak grać. Ale ja nie o tym, bo tutaj nie chcę wam pokazywać tych samouczków. To są takie typowe, no nie ta muzyka będzie mi przeszkadzała. Wiem, że ona może uatrakcyjni. Ale będzie mi przeszkadzała. E, zobaczcie. To nie są całe bitwy, tylko to są takie jedne akcje, pojedyncze. Na przykład komputer mówi, że w tej turze musisz pokonać przeciwnika i nie da się pokonać go innym sposobem niż właśnie ucząc się tej nowej funkcji. Rozumiecie? Co do wyglądu kart, to już Wam pokazuję. Można powiększyć o wiele lepiej niż w tym Skyrimie. I to mi się bardzo podoba. Zresztą pod kartą jest tutaj chyba imię i nazwisko gościa, który to namalował. Arty są. No, powiem Wam szczerze tak. Ja w taką grę zamierzam grać tylko po to, żeby kolekcjonować karty. Naprawdę. Bo to, co mi się w karciankach najbardziej podoba, to nie rozgrywka, tylko po prostu artyzm. Zobaczcie, tutaj mamy kolejne zaraz wam oczywiście powiem o co tu chodzi w tej grze tyle ile zrozumiałem bo, bo długa droga przede mną no tu można sobie przybliżyć od razu powiem że takie właśnie rysunki na wersji poprzedniej tej które kupiłem na Allegro tam chyba za 20 zł tego Magic 2015 no tam to wygląda lepiej niż tu no ogólnie potwory potwory mają naprawdę dużo dużo zdolności Także nie wiem, kiedy tego się nauczę, bo jest tego sporo, tak jak na przykład tutaj już widzicie, e, o co chodzi. Można sobie, jak czegoś nie wiemy, przeczytać. Także jest elegancko. Można podejrzeć wszystkie karty. Można podejrzeć karty przeciwnika, jak najbardziej. E, Mogę już Wam właściwie tutaj wyjaśnić mniej więcej takie początkowe rzeczy. Otóż, moi drodzy, ci, którzy nie grali, to prawdopodobnie dużo stracili, ponieważ to jest, no nie wiem czy najstarsza, ale najbardziej taka chyba utytułowana karcianka. Podobno te karty są odpowiednikami normalnych. Wersja komputerowa jest na pc na Maca jest, na te iPady i tak dalej, ale na Androida chyba nie widziałem, więc tylko ci będą mogli grać, którzy mają yy, jakieś tam tablety na Windowsie. Dobra, o co tutaj chodzi? Na czym polega w ogóle rozgrywka? Moi drodzy, oczywiście tutaj mamy talię. Talia składa się minimalnie z 50 kart yy, i tu dolosowywane są Nasze karty. Czyli ja na przykład mam teraz jedną. Teraz co się w ogóle dzieje na stole? Moi drodzy, każda talia składa się z dwóch kolorów albo z jednego, jak tam sobie życzymy. I żeby rzucić potwora, na przykład to jest potwór, który kosztuje dwa. Widzicie? Tutaj dwa punkciki takie, czy też trzy. Już nie mogę tego rozgryźć. Czy dwójka ozn oznacza, że dwa? I jeszcze jeden taki. Um, nie wiem. W każdym razie musicie mieć tych landów dużo, czyli tak jakby teren. Jeżeli kartą chcecie zagrać za dwa punkty, to musicie dwa takie tereny mieć, również z symbolem, pamiętajmy, który ma karta. Jeżeli macie rzucone na stół, kurde. Jeżeli macie rzucone na stół na przykład takie drzewka, to już tą kartą tą nie rzucicie. To jest chyba oczywiste. Więc można w jednej turze wykorzystać wszystkie te punkty. Ja tu mam akurat za dwa. Ale tak naprawdę mógłbym jeszcze mieć kartę, która kosztuje trzy zielone. I mógłbym mieć jeszcze jedną kartę za jeden, ten. I wtedy to rzucać. Także. Jest to zupełnie inne niż w innych karciankach, gdzie tam ta mana nam na przykład się gromadzi, czy coś takiego. Tutaj nie gromadzi się żadna mana, tylko to my decydujemy. I w następnej turze możemy dorzucić sobie jeden taki teren. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Basic land tutaj. Tutaj jak akurat góry są. Oczywiście rysunki są przeróżne tych kart. No i wtedy po prostu gramy. Ale co jest ciekawe, nie atakujemy zwierząt, zwierząt, kurde, co ja mówię, potworów przeciwnika, tylko atakujemy tego bossa. Natomiast jeżeli chcemy, żeby nasze, nasz zwierz starł się z, ze zwierzęm z przeciwnego timu, to możemy zablokować jego atak na naszego tutaj... Tego gościa. Słuchajcie, ja rozegram normalnie bitewkę i wtedy będziecie widzieli o co chodzi. Bo jeszcze mam pytanie, właśnie do wyjadaczy. Restart, quit. Quit, 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 quit. Nie chcemy tego. No, jest tego dużo. I teraz tak, pytanie do wyjadaczy. Pierwsze. Jest tu coś takiego jak historia. Ja jedną kampanię już przeszedłem. Problem w tym, że jak tylko ją przeszedłem, to mi zniknęły takie główki, yy, nie wiem jak to nazwać. No. no, te kampanie obrazowane były przez takie główki bohaterów. Jak się wchodziło w pierwszą, to tam się pięć misji pokazywało, czy sześć, i po kolei się przechodziło. Zakończyłem tą pierwszą kampanię, i pozostałe główki zniknęły, a po kliknięciu teraz pojawia mi się takie coś. I kurde, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, gdzie te główki poznikały. Czy ja mam teraz kupować, to ja oczywiście na potrzeby gry teraz pewnie wykupię. Ale. No, myślałem, że za darmo będę mógł grać w tę kampanię. A tutaj 200 monet. Co prawda, tych monet troszeczkę mam, jeszcze tam za zarejestrowanie dostanę. Ale. Ale kurczę, to nie to. To nie o to chodzi. Dobra. Wykupmy, żeby Wam to pokazać. Oczywiście. Aha, jeszcze jedna rzecz fajna. Kolekcja kart. Ha, tak jak mówiłem, kolekcja kart jest taka: jeżeli jakąś kartę macie, to możecie sobie ją y, powiększyć. Ona się robi kolorowa. No ja tu mam bardzo mało kart, zaraz wam pokażę ile. Yy. Od razu nam też wyskakuje, że możemy sobie oczywiście dokupić, no wiadomo. Eee. Yy. I teraz na jakiej zasadzie tutaj jest zgromadzenie kart? Otóż możemy kupować za golda, ja już nazbierałem 320 tylko po przejściu samouczka, części samouczka, no i możemy kupować w sklepie za kasę, wiadomo. Podstawowa rzecz, nie ma wybierania sobie później kart, rozumiecie o co chodzi? Nie ma tu jakichś tam kryształków, skrawków czy czegoś takiego, tylko dostaniesz kartę, tą, wylosujesz, to ją masz. Jakiej nie wylosujesz, to dupa. To nie będziesz miał. I każdy gra tym, co, że tak powiem, ma, co wylosuje. No, może też kupić. Czyli automatycznie, jak ktoś ma dużo kasy, no to będzie miał lepsze karty od tego, który kasy nie ma. Chyba, że ten, który nie ma, będzie bardzo dużo grał. No to wtedy tak. Kolejna rzecz. Są oczywiście takie. Hmm. Paczuszki z kartami i jak losujemy, to nie ma takiej sytuacji, że jakiejś, jakiejś, jakiegoś egzemplarza losujemy, na przykład 5 sztuk, skoro może być w talii tylko 4. Nie da rady, no bo nie byłoby co zrobić z tymi kartami, prawda? Czyli w końcu możemy uzbierać wszystkie karty w talii. Rozumiecie? A ile ich jest, to tak jak Wam mówiłem. Tutaj powiedzcie mi, co to jest. Rozumiem, że tak. Nowe karty, to które mam, Starter Box, dostałem, to jest chyba ze 120 kart. Zobaczcie, wszystkich kart jest 1328. I tak Starter Box. To ja mam chyba wszystkie. 160. Zresztą zaraz jeszcze zobaczymy. Tutaj tych Origins 251 jest. Zendikar. 168, tych 134, tych, przepraszam, tych 170, tych 131, 160, 130 i 169. To jest dobre. Tu mogę zaznaczyć, że chciałbym karty, które. Czekajcie, czekajcie. Które mam? O. I teraz będziecie widzieć ile w ogóle tego mam, czyli na przykład klikam sobie na tą kartę, że chciałbym dokupić, to jest Starter Box. I tutaj mam wszystkie, czyli mogę sobie jeszcze zafoliować tam, zobaczcie jakie fajne rysunki są. Tutaj mam wszystkie, ale chciałbym dorwać kartę z... czekajcie... z tego... o! Magic Origins. Ostatnio wygrałem kampanię, dostałem 3 saszetki, otworzyłem i zobaczcie... Mogę tutaj sobie dokupić, i tu jest pokazane, ile mam kolekcji tylko z tego. Magic Origins 3%. Natomiast każde inne, jeżeli Wam pokażę, to. O, tu są te boostery. To mam 0%. Nie mam żadnej karty z tych. <laughs> Kurczę, z tych rzeczy, no trudno, trudno, trudno. 150 monet kosztuje jedna saszetka i tak dalej i tak dalej. Monety też można kupować. Zaraz zobaczymy jakie to są koszty. 22 euro kosztuje 3750 monet. Za zarejestrowanie się na stronie Wizardów dostajemy podobno 2000 zł i czekam na te 2000 zł, bo tam już się zarejestrowałem. Dobra, Sama karta, jak wygląda. Tutaj jest koszt tej karty. Tutaj do jakiego zestawu należy symbol, czyli to jest akurat starter box. Te takie najprostsze karty. I tutaj mamy siłę karty oraz życie. To jest chyba bardzo jasne. Natomiast w tym miejscu mamy opis całej karty, i zdarza się, że no naprawdę są tak dopakowane różnymi rzeczami. Karciochy, że szok. Naprawdę. Uwierzcie mi, o, tutaj jest Magic Origins. No, właśnie, i tu od razu mi wyskakuje, że już mogę sobie dokupić, bo mam mało. Mam mało tych kart. <laughs> no, zamierzam w to troszeczkę pograć. Jeszcze mam do Was, właśnie to pytanie. No, podstawowe pytanie. Gdzieś poginęły te główki, które były tu po kliknięciu na to. No. I jak ja mam w to grać teraz? No bo tak, jedno teraz wykupię na potrzeby tego filmu. Wiem, że ten film jest szalenie chaotyczny, ale słuchajcie, to jest tak nowa dla mnie gra. Jestem tak zielony w niej, że po prostu szok. Nawet z niektórymi samouczkami miałem problemy. Tutaj jeszcze są oczywiście Battle Mode, są questy. Tutaj jakieś questy. Season ranking, to kompletnie nie rozumiem, co to jest na przykład tutaj 1.10, że muszę z graveyardu. Wskrzeszać. No i właśnie dlatego też Gram, słuchajcie, tutaj bardzo mocno rozwinięta jest czarna magia, wampiry, jakieś tam wskrzeszanie, wysysanie i tak dalej, i tak dalej. Już w tym Skyrimie tam dosyć ciekawie to wygląda, ale tu jest tym bardziej, tym bardziej fajne. Dobra, wykupię to jedno, wezmę to najdroższe za 210. Powiedzcie, czy tu ma znaczenie, w jakiej kolejności to wykupię, czy co? Czy to są kampanie do poszczególnych? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, weźmy to za 210 SELEK, zobaczymy, co się stanie. A! No i się pojawiło, czyli muszę taką kampanię mm, sobie, jak widzę, wykupić, moi drodzy, i później się gra. Hmm, to mi się podoba. I teraz jakbym chciał to jak to będzie. Zaraz, 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 zaraz. Co kurka jeszcze raz mam to kupować. O, co to się stanęło? Zwinęło się do paska. Ale to niechcący. Kasy mi nie ubyło na razie, no nie wiem o co chodzi. Czy muszę pierwszą bitwę rozegrać, żeby było? Nie wiem też, czy to nie jest za trudne dla mnie. No nie wiem, kasy jest tyle samo. No spróbujmy. O, to wam pokażę, ile tego jest, więc tak. Jeżeli weźmiemy to. Aaaa. No dobra, to już wiem o co chodzi. To za 600 będzie najlepsze, bo w każdym takim jest kampania. Zobaczcie, ile tych misji jest. Jak tu kliknę, to tu jest 5. Tą nagrodę już wygrałem. Teraz możemy cofnąć. Tutaj mogę wejść. O kurde. Chyba startuje. Mhm. Tylko że nie macie muzyki. Nie wiem czy to. To normalne tak będzie. Czyli ok, czyli wszystko już wiem. Mamy kampanii: 1, 2, 3, 4, 5. To są bohaterowie tych kampanii. Tutaj jest 5 kampanii. Teraz jeszcze mamy tyle kampanii, ile jest tutaj tych czyli oprócz 5 to mamy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kampanii ogólnie. Jakbym teraz chciał wziąć, to eter. Czy też iter lew, revolt, to uwaga. O, tu już jest coś zupełnie innego. Tak jest. No i tutaj, że mam to wypełnić, żeby dostać te boostery. Boostery to są paczuszki. Dobra, no to pytania nie ma, to już widzę, że mniej więcej wiem o co chodzi. Tylko kompletnie nie zdaję sobie sprawy, co to jest. Plus 600. Czy jak pokonam, to dostanę 600 kasy? Bo jeżeli tak, to ja już to pokonałem, kurde. Chociaż nie, pierwszą kampanię zrobiłem. Dobra. Skoro jest plus, to znaczy, że to nie jest koszt, tylko dostanę. Dobra, ja jestem, słuchajcie, nowicjuszem w takich tych. Więc rozumiem. Jeżeli zakończę tą kampanię, to dostanę 210, a mogę sobie teraz uruchomić co tylko chcę. No to weźmy to, bo to już mam obcykane. To jest to pierwsze. No i zobaczymy. Start. A, nie ma muzyki. No to, 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 to macie lipa. Przed każdym takim jest taki wstawka dźwiękowa, ale nie chcę wrzucać, bo mi YouTube jeszcze zablokuje. Ostatnio grałem w Until Dawn oczywiście zablokował. No. Teraz wam pokażę na przykładzie tutaj tej walki o co chodzi. To będzie najprostsze. Dosyć ascetycznie to wygląda, ale ok. Dobra, gościu ma 20 hapsa, ja mam 20 hapsa i teraz, żeby rzucić jakąś kartę, potrzebuję tych lądów. Rozumiecie o co chodzi. Jeżeli rzucę jeden i, i będzie jeden na stole, to znaczy, że kartę za jeden również będę mógł rzucić na stół. Potwora, czar, cokolwiek. Jeżeli będę miał dwa, to wtedy za dwa będę mógł rzucić. Rozumiecie o co chodzi? Więc tak: Pierwsza tura to jest tura właśnie rozmieszczania tego lądu, więc mam jeden punkt. I okazuje się, że tą kartę od razu jest podświetlana na czerwono ta karta, którą można użyć, prawda? Więc od tą kartę to jest taki gościu. E, ludzki żołnierz to jest. Stali, tutaj macie starter box, prawda? Ma dwa uderzenie i jeden hapsa, pod spodem oczywiście Mark Tedin jakiś namalował to, fantastyczna rzecz. Ogólnie tych kart podobno, słuchajcie, do Magic jest fizycznych takich mnóstwo, jest tam chyba ileś tysięcy, nie wiem dlaczego do kompa nie dodają tego, dlaczego właśnie robią kolejne edycje, ale okej, okay. tą wersję poprzednią 2015 również Wam pokażę, no bo kupiłem to, to na pewno też sobie pogram, tam też są kampanie. Co za ciekawa rozgrywka, tutaj jeszcze jest, moi drodzy. Możecie sobie robić: Jakby to powiedzieć, dwóch na dwóch, czyli gracie z kumplem przeciwko dwóch, dwóm innym graczom. To może być bardzo duże urozmaicenie, naprawdę super. No ale dobra, jedziemy tutaj to. Zobaczcie, to kosztuje jeden. No, czyli jeżeli jest cyferka, to oznacza, że będzie cyferka plus to. Czyli tam źle wam mówiłem, jak była dwójka i symbol, to znaczy, że za trzy punkty karta była, a nie za dwa. Tutaj jest jeden symbol, więc yy, mogę ją rzucić, bo ten sam znaczek mam tutaj na landzie. Prawda? Dobra, rzucam tą kartę. Elegancja Francja. Teraz jest tura przeciwnika, on też sobie rzucił to samo. I jeżeli ma kartę za jeden, to rzuci. A jeżeli nie ma. O, ma! Valiant Guard. Oczywiście, jak on coś rzuca, to mi się to pokazuje. Zwłaszcza jak jest nowa karta. Ja mogę sobie obejrzeć ładnie. To typowy taki bloker jest, czyli zero obrażeń zadaje, ale ma trzy hapsa. Więc będzie mógł zablokować mój atak. Zaraz zobaczcie, jak. Dobra. Zatwierdzam, że widziałem. Gościu rzucił. I teraz jest moja tura. Znowu doszedł mi taki ten, więc skoro to jest rzucane za darmo, że tak powiem, no to musimy to rzucić, teraz dwa punkty będę miał. No, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do many, no to niech sobie wyobrazić, że mam dwa punkty many w tym momencie, prawda? Nie wiem, czy są karty, które mogą zabrać to. To jeszcze za wysoka szkoła dla mnie jest, bo jeżeli takie są, to kurka bardzo niebezpieczne by były. No i dobra, i teraz mogę rzucić sobie tego gościa. Zobaczcie, on kosztuje 2, bo tu jest jedynka i symbol. Ma uderzenie za 3, no hapsa ma bardzo mało, prawda? No ale nic innego nie mam, więc rzucam tą kartę. Dobra. Teraz jest yy, tura ataku. Mogę zaatakować tego gościa. Kart tutaj nie atakujemy. Tak naprawdę. Za bardzo. Chyba że czarami, to chyba tak, czarami tak, ale potworem potwora się nie atakuje, chyba że bronimy swojego gościa. On ma takiego gościa tutaj? Ogólnie fajna historia jest opowiedziana. Jak ten chłopczyk tam coraz lepsze umiejętności będzie miał i tak dalej. Zobaczcie, tu jest taka karta niepodświetlona, ja ją przed chwilą wrzuciłem na stół. Nie można jej zaatakować, wydaje mi się. Przepraszam, ona nie może zaatakować. Dobra, no ja tym gościem oczywiście um, chcę zaatakować. Teraz gościu, jak ja kliknę atak, ma fazę obrony i może zaatakować mojego, co mu nic nie da, ale na pewno zaatakuje tego, czyli blokuje swoim. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Robię tak. Teraz co robi przeciwnik? Widzicie, blokuje mi tego gościa, ja nie mogę już tego zaatakować, tylko muszę tą kartę. Ale co jest ciekawe, tutaj HP resetuje się po turze. Czyli nie spotkacie tutaj za dużo potworów takich z wielką ilością HP, ponieważ one się. No, Gościu rzuca tego, to już jest dosyć mocny. Ma dwa hapca i za dwa może rąbnąć, prawda? Dobra, no, oczywiście nieaktywnego. Teraz, jak widzicie, ja mam dwa landy, mogę sobie rzucić trzeci, wtedy będę miał trzy, tak jakby many. No ale trzy te tereny moje, proszę bardzo, rzucam. Już mam trzy sztuki. Yy, I teraz tak, on na pewno mnie nie zaatakuje, ale ja już mogę dwoma, prawda? Jeżeli wykorzystam jakieś tam te punkty, to one yy, tak się kładą na. na na bok, zobaczcie. Ten kosztuje 2 i nawet podświetla się na stole. Zobaczcie, na biało te landy się podświetlają. Zobaczcie. Bach wjeżdża na to i na biało się podświetlają, że użyję dwóch. No, oczywiście tutaj nie mam wyjścia, bo tu jest jeszcze ptakulec, który jest za 4 punkty. I tu jest jeszcze gościu, który jest za 3, i 2 chyba za 5 punktów. Nie wiem, dlaczego to tak jest, że jest trójka i dwa te symbole kompletnie. A, wiem wiem, że te dwa symbole muszą być. Tak, tak. Czyli takie dwa muszą być, a trzy mogą być dowolne. Dobra, to sobie teraz przypomniałem. Naprawdę uwierzcie mi, że no zasady tutaj w porównaniu do tych takich karcianek tam um, Hearthstone, chociaż ja w na mało grałem, ale widziałem jak to jest proste. I ktoś tam pytał, dlaczego w Hearthstone'a nie gram. Ja tam na telefonie czy na czymś mam tego Hearthstone'a. Natomiast ta grafika mi odrzuca. To jest po prostu takie jakby dla dziecka zrobione. Ja czegoś takiego nie lubię. Ktoś napisał, że to jest komiksowa grafika. Okej, okay. tylko że komiksową grafiko, grafikę można było świetnie zrobić. A to jest takie cukierkowe. Coś takiego, jak ktoś lubił. Um, taki klonik Heroesów był. King's Bounty chyba to się nazywało. Tam też było takie cukierkowato. Mimo tego, że gra była fajna i rozwój bohatera bardzo fajny, to. No, wiecie. Dobra, no rzucam tego swojego gościa. Ok. I teraz, co można zrobić? On na pewno jednego mi zablokuje, więc ja atakuję swoimi dwiema kreaturami. Oczywiście, jeżeli przeciwnik ma bardzo potężną jednostkę. I atakuje waszego bohatera, to możecie ją zablokować na przykład trzema swoimi jednostkami. Rozumiecie o co chodzi? Jeżeli tu ja bym miał smoka, który ma 10 uderzenia i 10 hapsa, to gość mając cztery różne potwory, może mnie zablokować wszystkimi czterema, żebym ja się, że tak powiem, tam nie przedarł. Jeżeli mam taką umiejętność. Tutaj, no to jest. A, dużo, dużo by opowiadać. Um, ogólnie opisy niektórych kart są tak złożone, że mój angielski jest trochę na zbyt niskim poziomie, żeby to dokładnie zrozumieć. Dopiero jak gość mi tym przypierdzieli, to ja wtedy wiem, co się dzieje. No dobra, teraz jest moja tura, więc ja tymi jednostkami atakuję um, jego gościa. On na pewno którąś z tych jednostek zablokuje, prawdopodobnie tą, bo ten ma uderzenie za trzy, chociaż nie. Pewnie to mi zablokuje, bo wtedy mu się zregeneruje. Zregeneruje się co turę. dobra. Potwierdzam atak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już mógł tym blokować. Kurde. No to nie za ciekawie. No to nie ciekawie wyszło. Myślałem, że nie może. No widzicie, ja tu. Kurczę, nie rozumiem, dlaczego on mógł zablokować tą jednostką. No, tutaj mamy na przykład coś takiego. Weteran Swordsmith i creature to jest human soldier, czyli miła pani. I mamy coś takiego, że jeżeli mamy innych żołnierzy, których kontrolujemy, to dostają plus jeden. Wiecie o co chodzi? Czyli to jest dosyć upierdliwa, upierdliwa jednostka. Ten gościu prawdopodobnie, a ja teraz nie widzę co to jest. Zaraz sobie zobaczymy. On dostanie. Tak, dostał jeden. No i kurczę, niestety zrobił się z niegroźnego, zrobił się groźny. Co to jest? No, oczywiście, że to jest żołnierz. Kurde, Bela. No dobra, ja rzucam kolejny tutaj terenik. Mam teraz cztery punkty many i mogę rzucić takiego gościa. Co już jest fajne, to jest szarżujący gryf. Dobrze mówię? Gryfin to gryf, chyba tak. Chociaż nie wygląda aż tak na jakiś taki gruby ten gryf, ale dobra. Słuchajcie, umiejętność unikalna latanie. W tej grze jeżeli coś ma umiejętność unikalną, na przykład w tym przypadku latanie, to nie możecie tego zablokować zwykłą jednostką lądową. Musicie mieć taką jednostkę, która również lata. Chociaż może są jakieś, nie wiem, łucznicy czy coś, co mogą z ziemi też strzelać. Nie mam pojęcia. Czyli mając jak coś latającego, a przeciwnik, jeżeli nie będzie miał kontry, no to cały czas będziemy mu tłuc tego ich szefa, prawda? Tutaj jeszcze co jest. No, latające to jest, że nie może być zablokowany przez kreatury, które mają zasięg. A, czyli, no, jeżeli coś ma zasięg, to pewnie jakieś łucznicy też to mogą rozwalić. Za każdym razem, jak atakuje, zyskuje plus jeden, plus jeden um, until end of turn. Czyli to mu się resetuje pewnie. Dobra. Oczywiście wypuszczam go. Bo przeciwnik tego nie ma. I teraz muszę się dobrze zastanowić, bo mogę ja pozwolić, żeby on atakował. Tych umiejętności jest tyle. Na przykład są też karty, które pozwalają jako pierwszy atakować, a są takie zwykłe karty, tak jak teraz, że równocześnie się atakujemy. No rozumiecie o co chodzi? Jeżeli miałbym tutaj kartę, która atakuje pierwsza, to mógłbym gościa skontrować i. Jeżeli by tego nie przeżył, to już nie miałby szansy zadać mi obrażeń, a tak to będzie miał. No, naprawdę. No spędziłem kilka godzin dopiero w tej grze i może to będzie to. Może to będzie to. Wydaje mi się, że jest lepsza niż ten. ten jak to się nazywa? Elder Scrolls. Chociaż w Elder Scrolls odkryłem bardzo fajną rzecz. Bardzo fajną, i jeszcze jeden filmik na pewno z Elder Scrolls wam zrobię, bo wygląda to fajnie. Tego jeszcze w karciankach nie widziałem. A co do Wiedźmina, tam się zalogowałem do, tego wiedźmi, do tej Wiedźmińskiej karcianki. No i już muszę powiedzieć, że chyba mnie nie rusza. Naprawdę. Nawet jakiś tam jest taki fajny system, picie piwa czy coś. Naprawdę fajne urozmaicenie, ale rozegrałem tam trzy misje w tym piciu piwa i, i mi się znudziło. Wróciłem do tego. Tam mnie zniechęcają, właśnie te gotowe talie, że tamte. Tutaj wydaje mi się, że jest o wiele więcej możliwości. Chociaż tutaj nie mam takiego celu jak w Wiedźminie. W Wiedźminie cel jest taki, żeby tam się piąć w tej drabince, prawda, wiadomo coraz więcej poziomy zdobywać. W tej grze moim celem nie jest wygrywać z przeciwnikami, bo jak ktoś ma dużo kasy, to będzie tutaj miał lepsze karty zawsze ode mnie. Ja oczywiście jakieś pieniądze w tej grze pewnie wydam, nieduże, ale jeżeli mi się coś podoba, to wydaję jakieś tam nieduże pieniądze. I natomiast nie zamierzam się z kim ścigać. Celem moim w tej grze jest kolekcjonowanie kart. Po prostu, tylko i wyłącznie, nic więcej. Dobra, słuchajcie, co ja mogę zrobić? Ten mi za jeden może rąbnąć, i to jest duży problem, bo rozwali tego. A ja mu nic nie zrobię. No. Wygląda na to, że gościu mi skasuje dwie karty. I co ja mam teraz, biedny, zrobić? Gościu mi to skasuje tym, i to mi skasuje tym. No ja jedną jemu skas... Dobra, atakujemy. Jeszcze jest taka zasada, że jak on mi kontruje, to jeszcze ja teraz mogę to zatrzymać i coś tam zrobić, ale to już, kurde, nie do końca zrozumiałem, jak to działa. Że te akcje, bo tu jest taka klepsydra, więc te akcje jeszcze nie są... Yy, słuchajcie, to nie jest wszystko. Dobra, teraz ja mogę mu blokować. I co ja mu mogę? Nic nie mogę zablokować. Jeżeli spróbuję tego. Jeżeli spróbuję tego mu zblokować, to on mnie rozwali. Ja jego też. A ten. No i to chyba jest jedyne wyjście, bo wtedy ten punkcik mu tu zjedzie. Dobra, próbujemy. Zobaczcie. Jeszcze jak jest ta akcja blokowania tej karty to wiem, że był samouczek, ale naprawdę nie do końca zrozumiałem, o co tam chodzi, że ja jeszcze mogę to zatrzymać i użyć czaru jakiegoś, czy tam czegoś. No, nie jest to takie proste. Dobra, jedziemy, niech blokują. Okay. No i ten oczywiście robnął, ale punkcik, punkcik mu spadł, znowu ma 0,3%. O, znowu takiego przywołał. Kurde. No to ładnie się. Gościu się obwarował naprawdę ładnie. Muszę mieć teraz bestię, która zadaje. No już mam. Moi elegancko. Tego mam. Silent Artisan Gigant. Pięć hapsa ma i on ich wszystkich załatwi. Chyba że jakimś czarem i pociągnie gościu. Dobra. Zobaczcie, mogę teraz go wystawić. Ta kulca sobie zostawię później. Teraz czy jest sens atakować? No niech będzie, że atakuje, ale to i tak nic nie zmieni, bo gościu mnie zblokuje, bez problemu. Dobra. O, gdzie? Teraz mogłem zatrzymać. I normalnie jeszcze coś mógłbym zrobić. Ale to bym musiał mieć przede wszystkim tą magię i tutaj jeszcze karty odpowiednie do tego. Także to, że komuś blokujecie, to jeszcze nie oznacza, że wszystko jest w porządku, o ile ja dobrze zrozumiałem. No dobra. Wszystko w porządku, i teraz dochodzi mój wielkolud. Jemu jeszcze jeden ląd doszedł. Ciekawe, co on ma tam za karty. Co to jest? A to, to tam. Okej. Okay. O, kotek taki. Widzicie, teraz mam 5 punktów, to kosztuje 3 ta... 3 1, nie wiem, czy będę mógł tego użyć. Dobra. Użyłem raz, dwa, trzy, cztery punkty. Jeden został. Takie coś symbolizuje, że jeszcze. Dobra, atakuję. I tym, i tym. On teraz mi może zablokować tego gościa. Ale czymkolwiek by go nie zablokował, to i tak straci tą kartę. I o to mi chodziło. Dobra, no tego zablokuję bez problemu. A, tego nawet nie zablokowali. I rąbnął za trzy. No i dobrze. No i dobrze. Teraz on może mnie atakować. A, a, a. Czy ja go mogę tym zablokować? Ale ja nie chcę go tym blokować. Niech on sobie rąbnie. Niech on sobie rąbnie. Nie chcę go blokować, bo ptakulec jest później nie do podtrzymania. On nie ma żadnej takiej powietrznej jednostki, więc ja tym ptakulcem będę spokojnie go dziuba. O kurde, no no teraz to już koleś troszeczkę nie ma szans. No bardzo. Dobra. Kolejny gigant. Oczywiście to jest pierwsza misja pierwszej tej, więc tu, żeby przegrać, to by trzeba było nie wiem, co robić. Nie myślisz się, że ja dobrze gram i dlatego to yy, tak dobrze idzie. Nie, nie, nie. Tu specjalnie pewnie karty podstawiają. Dobra, widzicie, ja mam teraz jednostkę latającą i on już jej nie zablokuje. Proszę bardzo. I atakujemy teraz. Tak dosyć ostro. Może mi jedynie tego zablokować. Bo tu jest 2-2. No, zdecydował się zablokować i stracić jednostkę. Dobra. Jednego traci. A ptakulec atakuje, bez problemu. Zastanawiam się, dlaczego ptakulec dostał. Aha, bo jak szarżuje, to dostaje 3-3. O no, to ładnie. To kurczę o tym nie pomyślałem, że dostaje 3-3. No, teraz on to wrzuca. O, żołnierze dostaną plus jeden. Czy to mu coś da? No, coś mu da. No, musiał tylko atakować wielkoludami. jednostką powietrzną, oczywiście. O, doszły. No, tego tu można teraz wrzucić. Proszę bardzo. I jeszcze raz to. Nawet tutaj są karty za 0, chyba, albo to nie, to może mi się myli ty, z tym Skyrimem, że tam jest dużo kart za zero Ok, mam cztery karty, on ma 12 punktów, zobaczcie. Tak naprawdę, jeżeli będzie blokował Wielkoludy, czyli te jednostki, to będzie tracił. Bo mi go nie zabije, bo ma 5. Przypominam, że. No, chyba, że ma jednostkami, jednego zaatakuje. To wtedy mi go może zabić. Znaczy, zaatakuje, zablokuje. Tak naprawdę ptakulcem mógłbym bezpiecznie go wykończyć bez problemu. A sam blokować jego ruchy. No i spróbujmy tak zrobić. Tylko ptakiem. A jak on będzie chciał zaatakować, to go wtedy zablokuję. Uwaga! No i jest za bloku, ale on. Teraz... 9 punktów mu zostało. To jest już tak przekręcone, czyli nie można tego użyć w tej turze. Tak samo jak ty. No, gościu, będzie atakował, czy nie? Nie atakuje. Ma jakąś kartę? O, jeszcze tego ma. No dobra. Nie, myślałem, że on będzie mnie atakował. To po prostu dziabiemy wszystkim. To jeszcze sobie przywołamy. Tak, widzicie, dwie karty są odłożone, ponieważ tym ludzikiem wykorzystałem te dwie. Jeszcze jakbym miał jakiś czar za trzy, to mógłbym rzucić, bo mam trzy proste. No dobra, to kończmy to. Zobaczymy, jak będzie blokował. Traci te wszystkie. Przebili się ci. Dwójka się przebiła, ale on straci sporo. Proszę bardzo, został mu już tylko taki jeden, więc... Sorry, winę tu. Okej. Okay mogę go jeszcze dorzucić i teraz już nie ma czym blokować jedną kartę No, i mam wygraną. Tu chyba kasy nie dostanę, bo ja już to kiedyś yy, robiłem. Teraz continue. Tu normalnie jest fajna muzyka i czasami głos jest. Ja widzę, że jak muzykę przyciszyłem, to tego nie ma. Nie ma takiego klimatu. W każdym razie jest opowiadana his historia, właśnie tego, tego chłopca. Tam z żołnierzami zwyciężyłem, ale tutaj jeszcze ich obsiedli, jak widzicie, oni będą musieli cofnąć się chyba do lochów i tam w lochach już będzie następna rozgrywka, o ile dobrze pamiętam. Później jest walka z harpiami, później jest atak takiego wielkiego tego, gobli tego olbrzyma. Fajne rysunki. Naprawdę mi się to podoba. Okej, okay. czyli się totalnie zamotałem jak to na starego człowieka przystało? Bo nie zauważyłem, że to jest plus 150, czyli za ukończenie tego dostanę taką kasę. Czyli można zgarnąć tutaj, no, sporo, sporo tego wszystkiego. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Materiał już trwa tak długo. Tak jak mówiłem, no, chaotyczny jest potężnie, ale ja jeszcze, no, nawet nie raczkuję w tej grze. Jest szansa, że. Właśnie w tego typu gry się pobawię karciane zamiast tych innych. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.